Przestań robić te wszystkie rzeczy, przestań mu usługiwać, przestań być jego służącą, sprzątaczką, kucharką, skarbonką, przestań kupować mu alkohol, przestań go głaskać, bo nigdy nie przestanie. Dopóki będzie miał dobrze, to wtedy będzie pił. Jak on nie zechce, to mu nie pomożesz. Jedyne, co możesz zrobić, to przyspieszyć jego decyzję. Jak to zrobić? On musi poczuć się źle z tym, co robi. On musi poczuć taką niewygodę, dyskomfort. On musi czuć za każdym razem, gdy wypije, gdy będzie pijany, gdy będzie na kacu, gdy będzie w trakcie spożywania narkotyków, papierosów, alkoholu, hazardu, whatever, gdy będzie w trakcie, on musi czuć konsekwencje. On musi czuć konsekwencje swojego uzależnienia. Możesz wyrobić w nim taki nawyk, że jak on bierze, to ma przejebane.